niedalekiej przeszłości Filip wrzucił post, w którym opowiedział pięknie, bardzo obrazowo na temat pracy na języku spustowym, o tym, że dojście do ściany to nie jest praca na spuście, że coś z płaszczem było, tam w ogóle było bardzo dużo takich ciekawych dygresji. Tam były didaskalia. Dokładnie, natomiast powiedzmy sobie to wprost, żebyście rozumieli, na czym to polega. Wiele osób pracuje na spuście nieświadomie i rzeczywiście w pewnym momencie naszego strzelania praktycznego na pewnym poziomie powinniśmy robić to po prostu podświadomie. Podświadomie to nie jest nieświadomie. Teraz wyjaśnijmy sobie parę rzeczy, że spust ma zazwyczaj dwa główne momenty ruchu. Mamy spust jałowy, tak? I następnie mamy ścianę, doprowadzamy do jej przełamania i pistolet robi cykl i możemy sobie tą całą rzecz powtórzyć jeszcze. Ważne jest to, żebyście mieli świadomość, że ten ruch, czyli dojście do ściany, to w ogóle nie jest kwestia pracy na spuście. To jest tak naprawdę zupełnie naturalny moment i też dzięki odpowiednio wyluzowanej dłoni będzie Wam łatwo do niego dotrzeć. Dochodzę sobie do ściany i tutaj zaczyna się Wasza praca. Dlatego, że chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak wygląda przełamanie ściany. To nie jest tak, że po dojściu do ściany wystarczy mi milimetrowy ruch i pistolet strzela. Po dojściu do ściany, zobaczcie, ja jeszcze muszę wykonać pracę. I podczas tej pracy najważniejsze jest to, żeby pistolet się nie poruszył. Czyli w momencie, kiedy mam zgrane przyrządy celownicze w celu, ja mam tak naciskać na język spustowy, czyli tak wykonać tę pracę, żeby pistolet nie drgnął względem prawidłowego zgrania moich przyrządów na celu. Dobrze? Jak to ma wyglądać w kontekście pełnej świadomości? Musicie być mentalnie obecni z tym, co czują Wasze dłonie. Bardzo wiele osób nie jest z tym mentalnie obecnym. Nie skupia się na procesie, tylko skupia się na tym, co widzi na tarczy. W tym jest największy problem. Często zostajemy pochłonięci przez trafienia, a nie to jest celem. Celem jest uzyskanie jak najlepszych trafień, ale w momencie treningu powinniście skupiać się na procesie, czyli na tym, co czuję w dłoniach, gdzie jestem z moimi dłońmi, co czuje mój palec, czy prawa ręka jest wyluzowana na tyle, że jestem w stanie naciskać ten spust w sposób powtarzalny. Czyli w momencie, kiedy, możemy sobie wziąć trochę dalszy cel, w momencie, kiedy składam się do strzału, mam czuć, że kiedy jestem skupiony na swoim celu, zaczynam przełamywać tą ścianę bardzo powoli, powrócić na cel, znowu dojść do ściany i przełamywać ją bardzo powoli. I nawet z takiego Glocka. Te grupy zaczynają układać się całkiem w porządku. I to jest dwukilowy spust, także bez jakichś rewelacji.